Witamy Was niedzielnie podczas rozdawania nagród w konkursie Atelier Smaku. Konkurs dotyczył przygotowania przepisu na risotto. Czyli robimy to, co robimy najbardziej. Rozdajemy nagrody za gotowanie. No nie, my rozdajemy nagrody. Nagrody to są konkursowe kupony w sklepie AbiFood. A jest w czym wybierać. Pierwsza nagroda. 150 zł. Karolina Gleinert. Mój faworyt. Risotto z selerem naciowym, groszkiem, szafranem. Druga nagroda, bonza. To jeszcze masz cały czas te piękne zdjęcia. Tak, do wyboru różne słodkie, niesłodkie rzeczy. Czekolady też są, jakby czekolady. Ja tartu fatę. Więc nagrodę za 100 zł dostaje Katarzyna Juźgakowska. Za risotto na słodko. Zaskoczyło nas to i kupujemy ten pomysł. Podam Mirkowi jako deser. Trzecia nagroda. 80 zł bon do wykorzystania w sklepie AbiFood dostaje Ewa Kowal. Za bardzo sezonowe risotto. Z botwinką. Dla mnie dziwne, ja byłem ale zaskoczony. Mirek kupuje ten pomysł, także myślę, że spróbujemy również. Dla tych, którzy są fanami sportu, są również nagrody niespodzianki od Kuchni Lubę. Zaglądajcie na ten profil na Facebooku. Znajdziecie tam coś z podpisem Bartosza Kurka i jego drużyny. A my zachęcamy do lajkowania, polubienia naszego profilu na Facebooku, Atelier Smaku oczywiście, a i także do zasubskrybowania kanału tak, na YouTube. Kanał oczywiście nazywa się Atelier Smaku. I bierzcie udział w kolejnych konkursach. Dobrej zabawy i smacznej.